Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu Studiu Republiki, pan poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie pana posła. Dzień dobry posła. Panie redaktorze, witam Państwa. I na łączeniu są z nami pan poseł Sławomir Ćwik, Polska 2053 droga. Witam pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry pan dzień poseł. Dobry panom. Mariusz Kałużny, Suwerenna Polska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I pan senator Waldemar Witkowski, Unia Pracy, czyli Lewica, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, zaczniemy nasze spotkanie od ataku terrorystycznego, który został przeprowadzony w miejscowości, w Niemczech, w miejscowości Solingen. Wczoraj około godziny 22 niezidentyfikowany mężczyzna miał zabić nożem 3 osoby, kilka kolejnych osób jest rannych, z tym, że 3 osoby z tych rannych są w stanie ciężkim. Policja poszukuje, zarządziła obławę na osobę o wyglądzie arabskim, tak przynajmniej twierdzi niemiecki dziennik Bild. No właśnie, pan poseł Krzysztof Lipiec, panie pośle, jak pan to skomentuje, bo przecież ta chmura gradowa w postaci masowej migracji dociera do Polski. No tak, taki los nam Europejczykom zgotowali liberałowie i lewacy, tak naprawdę libertyni i ci, którzy utożsamiają się z tą lewacką ideologią. To właśnie polityka multikulti, którą wprowadziła w Europie ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel, no dzisiaj daje bardzo wyraźne efekty tego bezmyślnego sprowadzania na terytorium Europy nielegalnych emigrantów. No tak jak pan redaktor tutaj przywołał, rzeczywiście niemieckie media donoszą, że wszystko wskazuje na to, że tego aktu terrorystycznego dokonali prawdopodobnie ci, którzy pochodzą z innej kultury. Wskazuje to wszystko na pochodzenie arabskie sprawcy tego wydarzenia i to jest bardzo niepokojące. Ale w tym wszystkim smutne jest to, że przywódcy europejscy, kanclerz Niemiec przede wszystkim, bo oni tutaj nadają ton tej polityce migracyjnej Europy, a tak naprawdę braku tej polityki, bo gdyby to była polityka migracyjna z prawdziwego zdarzenia, to mam takie przekonanie, że do takich czynów by nie dochodziło, ale jeśli na terytorium Europy sprowadza się w sposób niekontrolowany ludzi różnych kultur, no i próbuje się tych ludzi relokować po różnych terytoriach państw Unii Europejskiej, no to takie są tego dzisiaj efekty. Rząd Prawa i Sprawiedliwości był przeciwny tego typu działaniom, tego typu polityce. Byłem świadkiem osobiście, jak premier Mateusz Morawiecki na szczycie Rady Europejskiej mówił weto, jeśli chodzi o dokładnie, panie. Dokładnie tak, ale nikt Polaków nie chciał słuchać, chociaż w 2015 roku była bardzo podobna sytuacja, gdzie też była duża presja na państwa Unii Europejskiej, szczególnie na państwa dawnego bloku wschodniego, w tym na Polskę, aby przyjmowali różne kwoty migrantów, w tym między innymi Polska. Myśmy się wtedy bardzo stanowczo sprzeciwili temu. Później okazało się, że politycy europejscy powiedzieli tak, polski rząd miał rację. No i szkoda, że z tego nie wyciągnięto żadnych wniosków. Dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji. Ba, co więcej, przecież widzimy, że zanim zaczął działać pakt migracyjny, ten, który nie tak dawno został uchwalony, to my już mamy dzisiaj w Polsce do czynienia z taką sytuacją, że Niemcy próbują nam wciskać na siłę nielegalnych emigrantów, twierdząc, że oni z terytorium Polski przedostali się do Niemiec, a oni stosują ten niby zakazany pushback. No i to są sytuacje wielce niezrozumiałe. To już ponad chyba 6 tysięcy nielegalnych emigrantów Niemcy skierowali na terytorium Polski. Polskie władze nie chcą się do tego oficjalnie przyznać. Tolerują właśnie tego typu politykę. No cóż, jest taki układ, że dzisiaj rząd Donalda Tuska ręka w rękę idzie z rządem niemieckim tak, aby rzeczywiście
sprostać tym wyzwaniom, które narzuciła Unia Europejska. I to jest duże dla nas wyzwanie, duża również obawa, bo niebawem takie sytuacje, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia na terytorium Niemiec, Francji, przecież pamiętamy te wszystkie barbarzyńskie akty w wykonaniu właśnie ludzi innych kultur, które miały miejsce na terytorium zachodniej Europy, one niebawem mogą dotrzeć również i do nas. I na to musimy mieć bardzo konkretny pomysł, ale to przede wszystkim tak, na rząd nie ma co liczyć, więc polskie społeczeństwo powinno się tutaj w jakimś sensie ogarnąć i dać temu wyraźny odpór. Pan poseł Sławomir Ćwik, bo koalicja 13 grudnia, rząd, który państwo, między innymi pan poseł, współtworzy, no dopuścił do przyjęcia paktu migracyjnego, skutecznie blokowanego przez poprzedni rząd. Jak pan poseł się odniesie do tych, do tego wydarzenia i do tych wydarzeń, które już się dzieją w Polsce, niepokojących? Na szczęście na razie nie mają one konsekwencji w postaci pozbawienia kogoś życia. Znaczy, no bądźmy dokładni, proszę państwa. Pakt migracyjny był negocjowany w Europie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Został przyjęty w grudniu, kiedy faktycznie chyba tydzień po utworzeniu rządu koalicji 15 października, gdzie przedstawiciele polskiego rządu głosowali przeciw, jednak został on większością przyjęty, ale przypomnę, że był negocjowany za rządów Mateusza Morawieckiego. Panie pośle, byłem osobiście świadkiem, jak premier Mateusz Morawiecki mówił weto na szczycie Rady Europejskiej i nie dopuścił do tego, żeby posłużono się tym trikiem umożliwiającym głosowanie większościowe. Panie redaktorze, i premier Tusk też głosował z wetem, też był przeciw. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, przyznam się, że trochę nie rozumiem, bo to jest niewłaściwe moim zdaniem, takie szczucie na jakąś grupę w sytuacji, gdzie mamy jedynie podejrzenie, że ktoś dopuścił się właśnie tych morderstw. Oczywiście pochodzenia arabskiego to bardzo niewiele mówi. Teraz jeżeli nawet powiemy, że ktoś jest pochodzenia arabskiego, to nie są to migranci, którzy w większości przybywają na kontynent europejski. Dlatego, że z Półwyspu Arabskiego jest to stosunkowo mała grupa migrantów. Oni są przede wszystkim z innych kwestii, z innych stron świata. To jest jedna kwestia. Druga, był pan ostatnio w Berlinie, panie pośle? Był pan ostatnio w Berlinie? Nie, rzadko jeżdżę do Niemiec, panie redaktorze. Wystarczy się tam przejść po ulicach, żeby wiedzieć, o czym ja mówię. Tylko chodzi mi o to, panie redaktorze, że to nie są Arabi. Bo ci z Arabii Saudyjskiej pewnie by się bardzo obrazili, gdyby pan powiedział, że te osoby, które pan widział w Berlinie, że to są Arabowie. O to właśnie chodzi mi, żebyśmy byli bardziej dokładni. Teraz dlaczego... Panie pośle, ale przepraszam bardzo, ale to przecież nie jest pierwszy tego typu wypadek. Już nie będę przypominał całej ogromnej listy zamachów stricte terrorystycznych, a także dokonanych przez osoby o takim pochodzeniu, o takim wyglądzie, a także no codziennej takiej codzienności w Niemczech, w Berlinie. Kobiety same po 18 nie wychodzą z domu. No chyba bym aż tak nie generalizował. Moje córki przecież też podróżują po Europie i jakoś nie ma problemu. Zresztą też nie tak dawno byłem, może nie w Berlinie, gdzieś we Francji jest to do zrobienia. Natomiast... I wysłał pan córki na basen na przykład publiczny teraz? Natomiast weźmy pod uwagę, dlaczego te osoby przybywają do Europy. Dlatego, że Europa jest traktowana jako miejsce, gdzie jest bogactwo, gdzie się dobrze żyje i dlatego ci ludzie do Europy przybywają. Dlatego też przybywali w dużej mierze do Polski na wiza, które były im przekazywane, udostępniane za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, niezgodnie z postanowieniami reguły Schengen. Czy oni przybędą nielegalnie? Ile tych wiz było? Proszę mi przypomnieć, 240 czy 260?
Jest to dokładnie w tej chwili jeszcze wyjaśniane, ale chyba mówimy o... Poza kolejką były udzielone te wizy i na tym się afera kończy. Raczej mówimy o tysiącach, panie redaktorze, bo nawet jeżeli te wizy są udostępnione... Nie, o tysiącach to na pewno nie. To... Jeżeli przyjeżdżają te osoby nawet do pracy, to one tak czy inaczej przybywają do strefy Schengen. Część z nich faktycznie w Polsce pracuje, część z nich tylko na tej wizie pracowniczej do Polski przyjechała, a faktycznie ich celem była Europa Zachodnia. I mówimy o tych przypadkach, których jest naprawdę, to są dziesiątki tysięcy, czy nawet właśnie około 200 tysięcy, a nie 200 wiz. Bo te 200 ileś, no to już mówimy o tych, gdzie pan były wiceminister w rządzie PiS został złapany za rękę, że zostały one sprzedane. Natomiast tych osób, które wjechały... Też ostrożnie, bo no dobrze. Wiza to są naprawdę setki tysięcy. I tutaj niech rząd Prawa i Sprawiedliwości się uderzy w pierś, zamiast wykorzystywać tragedię zamachu terrorystycznego do straszenia Polaków. Dobrze, to rozumiem, że 200 wiz równoważy zgodę na pakt migracyjny i zgodę na to, żeby Niemcy nam tutaj podrzucali. No ale o tym, jeśli panie redaktorze można, to nawet szef komisji sejmowej, komisji, która miała wyjaśnić sprawę afery wizowej, sam powiedział, że z 600 tysięcy, o których mówiono w kampanii wyborczej, że wizy można było kupować gdzieś na jarmarkach w różnych krajach pozaeuropejskich, powiedział na początku, otwierając pierwsze posiedzenie komisji, że chodzi o 600 wiz, no a w sumie wynikało z tego, że tam chodzi dokładnie o 200 wiz, które zostały, że tak powiem, poza kolejnością udzielono im te uprawnienia. Więc tu pan poseł powinien ważyć jednak słowa i tykając jeszcze kwestię jednego z wiceministrów spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to wcale tak nie było, że on został złapany za rękę, tylko akurat tam rzecz dotyczyła zupełnie innych osób, które w jakimś sensie mogły zostać złapane za rękę, o czym kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie musiało mieć nawet wiedzy. Jeszcze przed wyborami, że tak powiem, polityczne konsekwencje wobec tego polityka tak, polityczne konsekwencje zostały poniesione. Jak na razie, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną w tej sprawie, nikomu nie postawiono, że tak powiem, zarzutów, jeśli chodzi o kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Znaczy pan minister Wawrzyk, postawiono panu ministrowi zarzuty, że tak powiem, sprawa nie jest osądzona. Pan senator Waldemar Witkowski, no ale 2 + 2 = 4. No, nie można udawać, że ta chmura gradowa w postaci masowej migracji do Polski pod obecnymi rządami nie dotrze, bo dotrze i skutki będą takie same jak w krajach Europy Zachodniej, bo dlaczego miałyby być inne, pan senator Waldemar Witkowski? Przypominam, że gdyby tą kwotę migrantów, która ma do Polski przybyć, przeliczyć na lata i tak dalej, to jest średnio rocznie od 2 do 20 tysięcy migrantów. I pytanie, czy to jest dużo, czy mało, bo mniej więcej 2 tysiące z groszami to jest rocznie, w tym długiej perspektywie czasu może osiągnąć to 20 tysięcy. Przypomnę, że na przełomie wieków prawie 100 tysięcy Czeczenów też asymilowaliśmy w Polsce. Byłem odpowiedzialny jako wicewojewoda między innymi za to, żeby oni mogli się osiedlić, żeby im pomóc zapewnić warunki mieszkaniowe, czy znaleźć miejsca pracy. Widzimy ich dzisiaj? Nie. Oni są już wśród nas od tylu lat, mają sąsiadów, przyjaciół i tak dalej. A co do tego incydentu, który się... Panie senatorze, ale my już widzimy tysiące, bo to już są tysiące tych migrantów, którzy podrzuconych nam tutaj za niemieckiej granicy. Widzimy ich na ulicach, bo to już są tysiące, a pan mówi o 2 tysiącach. Nie będzie żadnych 2 tysięcy, tylko będzie masowa migracja do Polski. Tak mówią zresztą politycy, na przykład premier Francji, po prostu pozbędą się problemu takich ludzi, no między innymi takich sprawców, przerzucą do Polski. Więc znowu wyjaśnię, jeżeli któryś z państw europejskich nada taką wizę Schengen tak zwaną, to znaczy, że legalizuje pobyt danego obywatela z państwa pozaunijnego, to on ma prawo się przemieszczać między granicami państw. To na podstawie tej ustawy mówiącej właśnie o tej swobodzie poruszania się obywateli Unii Europejskiej wewnątrz Unii Europejskiej, tylko na określony czas może być ze względu na jakieś zagrożenie
to powstrzymamy. A co do tego, co się wydarzyło w Niemczech, no przypomnę, że w ostatnim tygodniu to jakiś ojciec podrżnął gardło synowi Polak, Polakowi, o. Gdzieś tam rodzinę, żonę. Na to czekałem, córkę. Panie redaktorze. Panie senatorze, w Wielkiej Brytanii śpiewają piosenki o tym, że chcą się przenosić do Polski. Nie można nie zauważyć, co się dzieje na całym kontynencie. No to znaczy, że stajemy się powoli państwem dobrobytu i uznają, że te rządy gwarantują im bezpieczeństwo działania na terenie jednego z państw Unii Europejskiej. Z tym dobrobytem to bym nie przesadzał, ale na pewno jesteśmy póki co państwem bezpiecznym, w którym można bezpiecznie chodzić po ulicach i to się może zmienić. Ale dawał arabskiej firmie. Podejrzewa pan, że to jest Arab winny temu? Nie, ja podejrzewam, tylko niemiecka policja. No nie, niemieckie czasopismo Bild, specyficzne czasopismo o tym napisało. Ale nawet gdyby tak było, to znaczy to, ci Arabowie, którzy kupili Orlen, to są dobrzy Arabowie, a inni Arabowie to są źli Arabowie. A to przecież rząd PiS-u sprzedał Orlen Arabom. Nawet ważmy te relacje. No, pojedynczy przypadek nie może decydować o nastawieniu do świata, do innych ludzi z innych kontynentów czy o innej wierze. Pan poseł Mariusz Kałużny, panie pośle, jak pan patrzy na to, co się dzieje w całej Europie, naprawdę, ta fala dociera do Polski i póki co można sobie z tym poradzić. Anglicy, Francuzi, Niemcy zazdroszczą nam tego, co my mamy. Mamy skarb, mamy bezpieczne ulice w Warszawie i w innych miastach Polski. Panie redaktorze, szanowni państwo, szanowni moi panowie, mówię serio, chciałem zażartować. Panie redaktorze, tak chciałem zażartować. Panie redaktorze, dlaczego pan się czepia, że to Arab? Jakie to ma w ogóle znaczenie, że to Arab? Przecież w Polsce mężczyźni też biją kobiety i w Polsce też się mordują. Chciałem tak zażartować, przysięgam wam. Ale nie musiałem, bo panowie, pan z Polski 2050 i pan z Ledwicy powiedzieli to przede mną i powiedzieli to serio. Także pan powiedzieli to serio. I proszę pana, i teraz czemu Arab? Wy nie rozumiecie, że a przecież tam robimy interesy z Arabami. Wy nie rozumiecie naprawdę różnicy, wy tak udajecie. My nie mówimy o, my nie jesteśmy rasistami, my nie mówimy o pochodzeniu. Nam nikt nie przeszkadza o innym kolorze skóry, wyznania, religii. My mówimy o zjawisku społecznym, w którym do danej społeczności wrzuca się masowo kilkaset tysięcy ludzi, już w milionach, o innym wyznaniu, innej religii i tak dalej, i tak dalej. I teraz przy założeniu nawet, że to są najświętsi, najlepsi ludzie, to już to budzi niepokoje społeczne, bo ci ludzie mają inne zasady i tak dalej, i tak dalej. A tutaj wiemy nawet od przywódców państwa islamskiego, którzy mówią tak, proszę sobie zobaczyć, nagrania są w internecie, którzy mówią tak, do Europy ciągną ci, co u nas nie chcą pracować, ci, co chcą lekkiego życia. Do Europy ciągną przestępcy. Nikt nie tego nie filtruje, nikt nie tego nie sprawdza. Ci, co u nas w krajach sobie radzą, zostają. Ci, co sobie nie radzą, idą do was. To mówią przywódcy islamu. I teraz patrzymy na statystyki przestępczości. One są zatrważające i patrzymy właśnie na kraj pochodzenia. Tak to robią, przestępstwa popełniają ci imigranci. O tym mówimy, że wrzucono tutaj dużo ludzi, którzy nie są innej kultury, nie mają tutaj pracy, nic o nich nie wiemy. I dlatego oni, przepraszam, nie chcą pracować, bo to są niemieckie dane. Którzy nie chcą pracować, bo jeszcze święta Unia Europejska przygotowała im socjal. I teraz odpowiadam, dlaczego my się zajmujemy, że to jest Arab. Bo mamy już doświadczenie kilkunastu lat tego, co się dzieje w Europie. Pan mówi, pan Sławomir Ćwik, pan poseł mówi tak. Dlaczego przybywają do Europy? No wskazuje pan na dobrobyt. I trudno się z panem nie zgodzić. Pan ma rację. Tylko moje pytanie jest inne. Dlaczego my na to pozwalamy? Dlaczego politycy... Dlaczego politycy... Teraz do tego przejdę. Dlaczego politycy na to europejscy pozwalają? Co ja zrobiłem? Ja i moja partia, jak rządziliśmy, nie pozwalaliśmy na nielegalną imigrację. Powiem panu więcej. Zarządziliśmy referendum. Czyli powiedzieliśmy, my tak uważamy, ale naród jest mądrzejszy, chcemy was posłuchać, chcemy, żebyście wy wyrazili swoją wolę. No i nie posłuchali. Propagandy nie posłuchali, bo w ramach propagandy spora część narodu posłuchała, a spora dała się zmanipulować, uwiodła się tej propagandzie. I teraz idźmy dalej.
Ja już nie kto inny jak Donald Tusk mówił, że unieważnia to referendum. Ale Donald Tusk co zrobił, będąc tym królem Europy? Nie chcąc brać udziału w Wy politycy Platformy Obywatelskiej mówią tak. Jak Donald Tusk zarządzał tą całą Europą, ten nasz zbawca całego świata i Europy, to on odpowiadał za całą Europę. I co? I co wtedy właśnie pozwalano na ten proceder nielegalnej imigracji? To już Niemcy dzisiaj mówią. Popełniliśmy wielki błąd. A pan Waldemar Witkowski i pan Sławomir Ćwik cały czas bronią tego procederu. I teraz powiem tak, ja podaję taki przykład politykom, którzy udają, że nie rozumieją albo nie rozumieją, już taki chłopski. Czy wy panowie, bo pan tutaj Sławomir Ćwik zarzucił nam, za czasów PiS sprowadził tych nielegalnych imigrantów. I mam do was pytanie, czy wy odróżniacie krowę od konia? Niby podobne, nie? Niby ma też cztery nogi, niby może tyle samo ważyć. Ale to jest zupełnie inne zwierzę. I wy mnie posłuchajcie. Jeśli budujemy duży koncern paliwowy i jeśli potrzeba tam 1000 pracowników, o których wiemy, że są fachowcami, którzy mają dokumenty, którzy są sprowadzeni na określony czas, na określoną pracę. A kto na tym zarobił? Kto na tym pracy, zarobił, panie pośle? To jest co innego niż ci, co przybywają na pontonie, mają świetne iPhony po 1000 dolarów, ale nie mają dokumentów. I wy udajecie, zresztą nie zatrudniał nawet nie Orlen, tylko ta firma, która budowała koreańska. Już ja mówię, panie redaktorze, nawet przykładowo, co innego, jak ktoś jest tu w określonym celu do pracy sprowadzony, bo my to i to pokazuje właśnie, że my nie jesteśmy rasistami, że nam nie przeszkadza ktoś z innego wyznania, kultury, koloru skóry, tylko chodzi o to, żeby ten proceder był za zgodą państwa, logiczny, racjonalny i żeby nie było uszczerbku dla naszego społeczeństwa. Jeśli określona grupa ma przyjechać do pracy, to okej. Ja miałem do czynienia z lekarzami, którzy nie są Polakami, to byli świetni lekarze, ale się wykształcili, mieli dokumenty, mieli fach, kompetencje, zaproponowali tu pracę, zaproponowali tu swoje usługi, zostali przyjęci, pracują i nikt z tym nie ma problemu. I proszę was, nie mieszajcie tych dwóch zjawisk, bo się kompromitujecie. Do Europy wpuszczono miliony ludzi na pontonach, którzy wpadali przez ogrodzenia, którzy szlajają się teraz na ulicach. Pan poseł Ćwik właśnie zadaje pytanie, panie pośle, co z tym należy zrobić, bo są przykłady. Są przykłady na świecie, że krajów, które sobie poradziły z takim procederem, na przykład Australia, która też jest otoczona morzem dużo biedniejszych krajów, konsekwentnie odsyłała te, bo to na łódkach tam się odbywało, odsyłała te łódki z powrotem i po pewnym czasie proceder przestał się. Teraz tego problemu nie ma. To ja odpowiem panu, bo pan Sławomir Ćwik pyta, co ja zrobiłem. Ja oczywiście nie przysługuję, ja te zasługi nie przypisuję sobie, tylko całemu naszemu rządowi Zjednoczonej Prawicy, bo ja byłem jednym z wielu posłów, który to wspierał. Co myśmy zrobili, tak odpowiem panu, co myśmy zrobili? Postawili zaporę na granicy polsko-białoruskiej, tam gdzie wy się śmialiście i szukaliście zaginionego kota i robiliście jakieś tam patrole humanitarne i tak dalej, to myśmy postawili zaporę, żeby oni tam nie wpadali z tamtej strony. I co myśmy zrobili? Sprzeciwiali się cały czas temu paktowi imigracyjnemu i myśmy nie pozwolili na to, bo dzisiaj w Polsce pan nie znajdzie w Warszawie, przynajmniej za naszych rządów tak było, że pan nie znajdzie 100, 200, 300 Somalijczyków, którzy chodzą z nożami i zaczepiają innych ludzi. Takiego zjawiska za naszych rządów nie było. Myśmy chronili Polski i Polaków, a wy nas nazywaliście nazistami, faszystami, rasistami, skarżyliście się w Unii Europejskiej, opowiadaliście, że dzisiaj jest Europa nowoczesna, świat idzie do przodu, a tylko ten zaściankowy PiS nie wie jak, w którym kierunku idzie świat. Więc jeśli świat idzie w kierunku takim, jakim to było na festynie w Niemczech, że się morduje nożem ludzi, że się podstawia bomby, że się gwałci kobiety, bo ja jeszcze panu chciałem przeczytać jeden mały fragmencik. Wirtualna Polska. Nie sądzi pan, że Wirtualna Polska sprzyja temu, co mówi pan Mariusz Kałużny, jest moim portalem. Zamachy w Niemczech. Zamachy, ale pan słucha, panie pośle, pan się nie denerwuje, pan się zaraz odniesie. Ostatnie już oddaję głos. Taka króciutka notatka. Zamachy w Niemczech. W ciągu kilku ostatnich dni w Niemczech doszło do serii tragicznych ataków. W piątek 18-letni zamachowiec irańskiego pochodzenia zastrzelił 9 osób.
W niedzielę w miejscowości Reutlingen 21-letni Syryjczyk zabił meczetą kobietę w ciąży. Dwie inne zostały ranne. Później eksplozja, później to, co mamy na festynie. I teraz ja sobie to wszystko wymyśliłem, proszę pana. Racjonalny człowiek, jak widzi, co się dzieje w Europie, dochodzi do wniosku, do takiego, do którego już Niemcy doszli, ale polscy rządzący jeszcze nie doszli, że masowa imigracja nielegalna jest po prostu błędem i katastrofą dla Europy. Pan poseł Sławomir Ćwik chciał się odnieść. Bardzo proszę, panie pośle. Ja cały czas dopytywałem pana posła Kałużnego, co by pan zrobił, nie co pan zrobił, bo nie zrobił pan tego ani też rząd, co by pan zrobił, żeby zatrzymać tą nielegalną imigrację z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu, czy też nawet z Azji. No na przykład to samo, co robiła Australia, panie pośle. Przestali przypływać do Europy, bo to, że oni pojechali do Niemiec czy do Francji, to nie była zasługa pańskiego rządu, tylko to był efekt tego, że oni chcieli się dostać do Europy Zachodniej. Jeśli chodzi o... Ale ja panu odpowiem na to pytanie. Za chwilę tylko dokończę myśl. Ja jestem od tego, żeby bronić Polski. Mnie Niemcy i Francja nie interesują. Jak tam głupi politycy są, to niech będą. Jeśli chodzi o ścianę wschodnią, to postawienie tego muru nie rozwiązało problemu, ponieważ tutaj była oczywiście był to cel Putina i Łukaszenki, aby prowadzić wojnę hybrydową na naszej granicy wschodniej. I ja w sumie pierwszy raz powiedziałem u państwa w stacji, i to było chyba koniec kwietnia albo początek maja, że tutaj jedyne rozwiązanie to jest rozwiązanie polityczne i jedyną siłą, która może wpłynąć na Putina i Łukaszenkę na wstrzymanie przepuszczania tych osób czy ściągania ich celowo na granicę Polski, aby atakowali naszą granicę, to jest wykorzystanie siły Pekinu, który powiedziałby im: przestańcie to robić, bo nam Polska zamknie Małaszewicze i nie będziemy mieli jak eksportować blisko 10% naszego eksportu drogą kolejową do Europy. I jak się, że prezydent Duda takie rozmowy prowadzi. Później pan prezydent podniósł tą kwestię w czasie wizyty w Pekinie i bardzo dobrze. I jak widzimy, sytuacja w znacznej mierze się uspokoiła. Natomiast uważam, że można ją całkowicie w ten sposób wyeliminować. Natomiast problemem, panie pośle Kałużny, jest to, żeby zatrzymać tą migrację faktycznie z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Ona tak naprawdę powstała w czasie tej tak zwanej wiosny ludów w państwach Magrebu i na Bliskim Wschodzie, gdzie została zdestabilizowana sytuacja w Libii. I to przez Libię głównie jest właśnie ten kanał przerzutowy z głębi Afryki do Europy. I jak to pan chciałby zatrzymać? Jak by pan to zatrzymał? No na przykład zatrzymać statki popływające pod banderą niemiecką, które dowożą tych migrantów na wybrzeża europejskie, głównie do Włoch. Ale Polska... Przepraszam, nie zrozumiałem, panie pośle. Pytanie, czy strzelać do nich, czy nie? No takie pytanie pan poseł... Został przyjęty pakt migracyjny, żeby właśnie zatrzymać tą nielegalną migrację. To znaczy, że pan popiera zdanie pana premiera Tuska, że Polska będzie beneficjentem tego paktu migracyjnego. No właśnie, tak ma jest. Prawdę, o czym on jest. Prawdę, o czym jest pakt migracyjny, bo państwo jedynie go demonizujecie. Natomiast tam są cztery główne filary tego paktu migracyjnego i głównym podstawowym filarem jest właśnie ograniczenie nielegalnej migracji. Nic takiego w tym pakcie akurat nie ma, ale jeśli pan poseł z Polski 2050 pyta, co należałoby w tej materii zrobić, aby ograniczyć nielegalną emigrację, to ja przypomnę, że rząd premiera Morawieckiego takie rozwiązania wskazał. Oczywiście Polska jest gotowa do udzielania pomocy tym, którym nie powiodło się w swoich krajach i uciekają z przyczyn ekonomicznych i szukają lepszego miejsca na świecie. Niewątpliwie Europa takim miejscem jest. To jest nic innego jak udzielania wsparcia na miejscu tym ludziom, którzy pragną stamtąd uciec. I nie kto inny, ale właśnie Unia Europejska ma takie możliwości, aby blokować tę nielegalną emigrację. Już można powiedzieć u zarania, u początków tego całego procesu, bo przecież tam na terenie Afryki, bo stamtąd jest rzeczywiście główny napływ emigrantów, blokować wypływanie różnego rodzaju sprzętu pływającego, bardzo niebezpiecznego sprzętu. To przecież nawet ludzie giną, nie docierając
do wybrzeży Europy i tam organizować pomoc. Myśmy pokazali też na terytorium Azji, że budowaliśmy, stawialiśmy tam takie, jakby tu powiedzieć, osiedla mieszkaniowe wyprodukowane w Polsce, tam żeśmy instalowali te obiekty, tak aby tam można było organizować pomoc na miejscu. Jest na miejscu dużo pomoc. Dużo bardziej pomoc efektywna. Bardziej skuteczna, a jeszcze więcej można powiedzieć, gdyby cała Unia Europejska zmobilizowała się właśnie w ten sposób i posłuchała wskazówek polskiego rządu, gdyby zostały zgromadzone odpowiednie środki i wspomóc te państwa, skąd ludzie uciekają, myślę, że to by wyglądało zupełnie inaczej. Takiego rozumowania brakuje. Musimy stawiać przecinek w naszej panie pośle, ostatnie pół zdania. Pół zdania, dosłownie. Problemem nie są ci, którzy ludzie przypływają, tylko politycy, koledzy i koleżanki Donalda Tuska, którzy ustanowili wysokie socjale, bo jeśli Somalijczyk przybędzie i tutaj nie jest aresztowany i nie jest do Afryki odesłany i dzwoni do brata i mówi, słuchaj, dostałem kilkaset euro miesięcznie i nie muszę pracować, to pan myśli, że ten brat za tydzień nie płynie do niego? Ten socjal jeszcze, to jest osobny temat, bo... twardym, bezwzględnym respektować prawo. Ten pakt migracyjny, pan poseł Ćwik zapewne zna go na pamięć, to tam jest mowa o wyrównaniu świadczeń socjalnych, co oznacza to, że my z polskiego budżetu będziemy wyrównywać te świadczenia do poziomu pewnie niemieckiego, czy średniej europejskiej, jakieś nie wiem, co oznacza, że ci nachodźcy będą otrzymywali z polskiego budżetu za nasze pieniądze wielokrotnie większe świadczenia niż dostają Polacy. To tak będzie wyglądało. Jak się przeczyta ten pakt migracyjny, to tam jest to napisane, panie pośle. Teraz krótka przerwa, wracamy do rozmowy.